poprzednim odcinku. Donde estás? Gdzie jesteś? En casa. U Rosji. Ja, esta hora que desayunas. Co tam robisz o tej porze? Me voy a demorar. Wrócę późno. Nie czekaj na mnie. Alo! Está bien que rozumiem, że Milagros nie chce przerwać ciąży, ale miałeś się do tego zmusić. Nie mogę. To by ją zniszczyło. Przecież właśnie tego chcemy. Myślisz, że parę koktajli i twój uśmiech wystarczą, żebym padła ci w ramiona jak ostatnia idiotka? Niełatwo będzie mi zapomnieć, ile przez ciebie wycierpiałam. Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. No. Nigdy nie zapomnę, co nam zrobili. Ale to nie Milagros zabiła moich rodziców, brata i twoich gości weselnych. Nie chcę jej zniszczyć. Nie śmiem nawet prosić, żeby przerwała ciążę. W takim razie ja z nią porozmawiam. Powiem jej całą prawdę, kim jesteśmy, dlaczego się do niej zbliżyłeś. Dowie się, że nie macie ślubu kościelnego. Że robisz wszystko, żeby doprowadzić do bankructwa Mistral i roztrwonić jej majątek. Nie, Raquel. Nie możesz mi tego zrobić. Oczywiście, że mogę. Masz 24 godziny, żeby zmusić ją do aborcji. Zniszczysz nie tylko Milagros i dziecko, ale także mnie. Tak? Po czyjej ty jesteś stronie? Po mojej własnej. Nie chcę być narzędziem twojej zemsty na rodzinie de la Torre. Jesteśmy związani przysięgą. Pamiętaj, masz 24 godziny, żeby zmusić ją do aborcji. Ani minuty dłużej. Uprzedzałem, że to nie będzie dobry pomysł. To był świetny pomysł. Jasne. Pomału nie wybiła ci zębów. Nie rozumiesz? Ten policzek i pocałunek oznaczają tylko jedno. Że zwariowała. Na moim punkcie. Więc przygotuj się na kolejne policzki. Kiedy koń zrzuca jeźdźca, trzeba go dosiadać, dopóki się nie oswoi. Nie jesteś jeźdźcem. Ani Klaudia nie jest koniem. Ona jest niezwykła. Słyszałam krzyki i trzaśnięcie drzwiami. Był tu Jose, czy się przesłyszałam? Dobrze słyszałaś. Myślałam, że jest... Gdzie? Gdzie miał być Jose Antonio?
No lo sé. Nie wiem. Ja nie mam prawa o niczym wiedzieć. Czy mu się wydaje, czy jesteś w gorszym humorze niż zazwyczaj? Ty mi w tym bardzo pomagasz. Nie obchodzą mnie twoje problemy. Pokłóciłaś się z José Antoniem? Bardzo się cieszę. Dobranoc, ukochana mamusiu. Wypij, to ziółka na uspokojenie. Uspokoi mnie tylko widok José Antonia w tych drzwiach. Która godzina? To bez znaczenia. Może się razem pomodlimy? Nie mogę się skupić. Idź się położyć. No się nie przejmuj. Ja też nie mogę zasnąć. Pokłóciłaś się z panową? Nie chce ze mną rozmawiać. Daję, że śpi. Wie, że nigdy się nie zgodzę na ten niedorzeczny pomysł z opłaceniem studiów tego pipa. Spróbuj ją zrozumieć. Dziewczyna jest zakochana. Zauważyłeś, że Lucia mniej kuleje? Nie mogę sobie wyobrazić, że są razem. Masz kudłate myśli. Przecież to normalne. A ty nie masz za grosz wyobraźni. Jak myślisz, jaka mama jest w łóżku? Słodka czy... Chyba coś słyszałam. Idiota. Przestraszyłeś mnie. Dobry wieczór. Poproszę z Juanem. O tej porze? Mówi Body, jego kochanka. Nawet tutaj dociera zapach twoich tanich perfum. Taty nie ma. Body. To szczyt bezczelności dzwonić o tej porze. Cieszę się, że tata jest z mamą, a nie z nią. Ja też. Zamknij oczy i spróbuj zasnąć. Dziękuję za herbatkę. Kochanie, co się stało? Nic. Jak to nic? Wyszedłeś nie mówiąc dokąd. Wyglądasz na przebitego. Byłeś u Raquel? Co ci jest? Najdroższy. Co ona ci zrobiła? Możesz mi zaufać. Przysięgam, że wszystko zrozumiem. Jestem twoją żoną i bardzo cię kocham. Błagam. Powiedz, czym tak się zadręczasz? Czy to ma coś wspólnego z tym absurdalnym oskarżeniem o handel narkotykami? Co cię gnębi? Najdroższy. Powiedz mi, o co chodzi. Co się z tobą dzieje? Nie mogę. Wybacz. Chciałabym tu mieszkać. Poważnie? Nie na stałe oczywiście, ale... Ten dom tętni życiem. Pełno tu romantycznych intryg.